Urząca. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, radnych, pracowników urzędu, wójta, pana sekretarza, mecenasa, panią skarbnik, pana, który nas odwiedził z kamerą. Dzień dobry. Dzień dobry. I otwieram obrady 42. sesji Rady Gminy Mągolnica. Stwierdzam, że na sali jest obecnych 11 radnych, czyli mamy kworum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. Punkt drugi, proponowany porządek obrad. Proszę Państwa, do tego porządku, który otrzymaliście pocztą, dołączył projekt uchwały na komisji i wstawiłam go jako punkt 12a, żeby już tam nie rujnować numeracji uchwał wcześniejszych. Dotycząca wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Bartłomiewice. Przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad 42. sesji Rady Gminy. Trzeci, przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty. Niedochodzeniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej gminie Mągolnica lub jej jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Mągolnica. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Mągolnica. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Mągolnica i Zarzeka. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Mągolnica. Punkt 12a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntów, na zamianę gruntów położonych w miejscowości Bartłomiejowice. Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 14. Wolne wnioski i informacje. 15. Zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Ja, proszę Państwa, sprawdzałam protokół i tam kilka literówek było do poprawki, kilka powtórzeń, takich niewielkich błędów, to już jest to zostało naniesione. Czy ktoś z Państwa jakieś uwagi jeszcze wnosi na komisję? Nie było wniosku, prawda? Dobrze, w takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem 41. protokołu w obecnej postaci? Proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dzięki. Wiecie co, ja zamknę te drzwi, bo jest takie echo z klatki schodowej. I jesteśmy w punkcie czwartym. Protokół został przyjęty. W punkcie czwartym oddajemy głos panu wójtowi. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni radni, pani skarbnik, pan sekretarz, panie mecenasie.
w ostatniej sesji sporo się wydarzyło. Zacznę od spotkania z mieszkańcami w sprawie inwestycji pod nazwą ekologiczna gmina Wąwolnica. Rzecz dotyczy solarów. Spotkanie było czysto techniczne, ponieważ to było spotkanie dla osób, które już płaciły zaliczki na tą inwestycję. Rzecz dotyczy 104 instalacji solarnych. W tym momencie wykonawca rozpoczyna już montaż instalacji na posesjach użytkowników. Przewidziany termin zakończenia tego projektu 31 października 2018 rok. Przypomnę, że na ten cel gmina Wąwolnica pozyskała 1 000 000 zł ze środków unijnych. Następnie został ogłoszony przetarg na część inwestycji wodno-kanalizacyjnej, na którą również gmina Wąwolnica pozyskała środki unijne w kwocie 3,5 miliona złotych. Pierwszy przetarg to jest zakres prac, ujęcie wody w Wąwolnicy oraz budowa wodociągu przy ulicy Wełżyckiej. Kolejne przetargi będą za chwilę ogłaszane, natomiast sama oczyszczalnia ścieków, modernizacja przewidziana jest w roku 2019. Odnośnie mostu na Mareczkach, który, jak wszyscy wiecie, musieliśmy zamknąć ze względu na dramatyczny stan nawierzchni oraz tego, co jest pod spodem, belek podtrzymujących, które zostały zniszczone. Most został zamknięty. Następnie podjęliśmy działania, aby ten most w bardzo szybkim czasie naprawić. Teraz sytuacja jest taka, że materiały są już zamówione. Mamy te materiały mieć już do końca tego tygodnia, czyli do jutra. Jutro, maksymalnie w poniedziałek, będzie podpisana umowa z wykonawcą, a wykonawcą będzie wojsko, brygada z Dęblina, która będzie wykonawcą tegoż mostu. Myśmy podjęli taką decyzję z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że jest to brygada, która po prostu wykonuje te prace, a drugi powód czysto ekonomiczny. Po prostu dla nas jest to bardzo korzystna sytuacja. Tutaj ponosimy koszty tylko i wyłącznie za materiały, no i za to, co brygada zużyje, czyli paliwo, wyżywienie lub ewentualne jeszcze noclegi, ale takich tutaj panowie nie zgłaszali. Następnie po wykonaniu mostu będzie wykonana nawierzchnia asfaltowa na tej drodze, która już jest zaplanowana. Jak wiecie, przetarg się odbył. Termin był do końca tego miesiąca, no ale z racji, że najpierw musi być wykonany most, więc będziemy aneksować to, żeby wykonawca wszedł z wykonaniem części asfaltowej zaraz po wykonaniu mostu przez brygadę żołnierzy z Dęblina. Droga w Celejowie. Jak wiecie, pozyskaliśmy dotację rządową w kwocie 70% na tą inwestycję jako jedyni z powiatu, warto podkreślić. We wtorek będzie przekazanie placu budowy pod inwestycję. Realizacja przewidziana jest do końca października, zgodnie z umową. Chodnik w Łąkach, aktualnie jest wykonywana koncepcja budowy chodnika w Łąkach wraz z odwodnieniem. W miejscowości Zarzeka zostały wyłożone płyty na drodze, przy drodze gminnej, którą również w tym roku wykonaliśmy. Koszt całkowity 63 tysiące złotych. Przypomnę, że jest to bardzo ważna inwestycja z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest to niezwykle istotny punkt wypływu wąwozowego. Chcieliśmy tutaj bardzo mocno zniwelować ten wypływ lessowy. No, druga rzecz jest taka, że po prostu tam mieszkają mieszkańcy, którzy od dawna mieli problem z dostępem do drogi gminnej. W tym miesiącu również został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego odnośnie modernizacji drogi w Karmanowicach, pomiędzy Karmanowicami a gminą Kurów. Przypomnę, że jest to wspólny projekt gminy Wąwolnica, gminy Kurów oraz powiatu puławskiego.
również gmina Kurów chce wykonać ze swojej strony część asfaltową tak, aby gminy były skomunikowane z popularną ESKO, z trasą szybkiego ruchu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim w tym miesiącu został złożony wniosek na modernizację ulicy Partyzantów. Czekamy oczywiście na weryfikację wniosku, na pozytywną weryfikację wniosków. Mam nadzieję, że ta weryfikacja, jak i drogi w Karmanowicach zakończą się pozytywnie, jak wszystkie wnioski składane do tej pory w tej kadencji. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie na temat strategii gminy Wąwolnica. Było to spotkanie koncepcyjne. Z ramienia gminy uczestniczył tutaj pan sekretarz. Chodzi o to, abyśmy wytworzyli dokument, który wskaże nam kierunki naszego rozwoju. Jak wiecie, dużo inwestycji strategicznych tworzy się na terenie gminy, chociażby modernizacja kolejki wąskotorowej. Niebawem rozpocznie się budowa dużej inwestycji w Celejowie pod nazwą Termy Celejów. Chcemy mieć taki dokument, który tak jakby pokazałby właściwe kierunki strategii gminy w rozumieniu tak jakby całego regionu, biorąc pod uwagę cały region. Nie tylko powiat, nie tylko województwo, ale cały makroregion. W zespole szkolno-przedszkolnym została oczyszczona elewacja szkolna. Myślę, że zauważalny efekt. Wcześniej szkoła wyglądała bardzo nieestetycznie, były to również zalecenia sanepidowskie. Została również poprawiona strona orędowania przy samym dachu. Koszt całości to 39 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z gminy Wąwolnica dotację, którą przekazaliśmy na remont strażnicy. To jest kwota 105 tysięcy złotych. Na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego obecnie powstaje, jest realizowana inwestycja pod nazwą Otwarta Strefa Aktywności. Można już zobaczyć, większość elementów już jest zamontowana. Przypomnę, że jest to inwestycja z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 22 400 zł. Inwestycja niebawem się zakończy, czekamy jeszcze na dwa elementy. Przypomnę, że ta inwestycja ma charakter otwarty, czyli mimo, że jest zlokalizowana przy szkole, to każdy będzie mógł z niej korzystać. Już mamy zaplanowana, właściwie pani dyrektor zaplanowała już sposób, w jaki opiekun będzie się tą inwestycją, tym obiektem zajmował. Będzie to otwarte do 21 godziny każdego dnia. Każdy będzie mógł z tego skorzystać. Rzecz dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych. Fundusz Sprawiedliwości przekazał czterem jednostkom z gminy Wąwolnica, to jest jednostka z Rąblowa, Celejowa, Łopatek i Wąwolnicy, sprzęt ratowniczy o wartości 22 750 zł, z czego gmina Wąwolnica dołożyła wkład w postaci 1% tej wartości. Są to m.in. defibrylator, nosze, torby medyczne, latarki oraz piła spalinowa. Na terenie Łopatek i Rąblowa, zdaje się, że Rąblow za chwilę, natomiast już kończą się prace w Łopatkach, montaże oświetlenia ulicznego typu LED. W sumie tych lamp będzie zamontowanych 25 na terenie Łopatek i Rąblowa. Mówię teraz zbiorcze, jak to będzie wyglądało. W Łopatkach, z tego co wiem, pani radni, już tam prace są na ukończeniu. Po zakończeniu tych prac panowie przejdą do miejscowości Rąblów, co zresztą było zawarte w umowie. Tutaj chciałbym bardzo podziękować za wkład mieszkańców z funduszy sołeckich. Materne Polska, bo też tutaj dołożyło się do tego bardzo, bardzo ładnie ze zrozumieniem odnośnie tej inwestycji. No tutaj w stowarzyszeniu też chciałbym podziękować Wsi Łopatki za to, że zauważyły taką potrzebę i chęć wsparcia. Także bardzo, bardzo dziękuję sołectwom, Rąblów, Łopatki i wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tej inwestycji. Oczywiście my ze swojej strony również dołożyliśmy
środki, aby te inwestycje mogły powstać. Obecnie są przeprowadzane we wszystkich miejscowościach zebrania sołeckie. Sołec mamy 17, w większości sołectw już te spotkania budżetowe się odbyły. Przypomnę, że ten budżet jest wyższy niż w zeszłym roku, wynosi 317 tysięcy na wszystkie miejscowości. Większość miejscowości bardzo dobrze, bardzo praktycznie podchodzi do inwestowania tych funduszy sołeckich, co bardzo cieszy. Szkoła w Rąblowie. Tutaj też taka bardzo ważna informacja. Większość z Was pewnie wie, albo wszyscy mam nadzieję. Pani dyrektor z dniem 1 września zrezygnowała z funkcji pełnienia dyrektora szkoły w Rąblowie. Natomiast chcę powiedzieć, że szkoła funkcjonuje, ma pełną obsadę. Natomiast stowarzyszenie, które prowadzi tą szkołę, no, będzie musiało się zmierzyć ze znalezieniem nowego dyrektora szkoły. Na terenie gminy Wąwolnica odbył się Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. W tym roku odbył się również w kilku gminach ościennych, między innymi właśnie w Wąwolnicy. Połączone to było z Narodowym Czytaniem Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Myślę, że wydarzenie bardzo ciekawe, kulturalne i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Również w tym okresie odbyły się zawody międzygminne Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nałęczów i Wąwolnica. W naszej gminie swoje zawody gminne wygrało OSP Wąwolnica. Następnie odbyły się zawody powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyżynie. Zaprezentowały się druhny i druhowie z Wąwolnicy i Rąblowa. Zaprezentowali się bardzo, bardzo dobrze, pokazali się z dobrej strony, walczyli. Może jest mniej ważna, bardziej hart ducha i zaangażowanie, za co chciałbym tutaj druhnom i druhom podziękować. W miejscowości Celejów odbyły się ostatki, za co dziękujemy za zaangażowanie i wkład w ostatki letnie, tak, żeby było jasne, ostatki letnie. Jak wiecie, w ostatnią niedzielę odbyła się w Wąwolnicy uroczystość ogólnopolska pod nazwą Wdzięczni Polskiej Wsi. Była to pierwsza uroczystość tego rodzaju. Organizatorem była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, premiera Mateusza Morawieckiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz gminy Wąwolnica. Myślę, że jest to wielkie wyróżnienie dla nas wszystkich, duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Przypomnę, że byli obecni na tej uroczystości goście z całej Polski, ja tylko wymienię kilku. Arcybiskup Stanisław Budzik, premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa Jan Ardanowski, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski, wojewoda Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski oczywiście, oraz ponad 100 reprezentacji kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gmin oraz delegacji wieńcowych, dożynkowych z całej Polski. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że też tego dnia miały miejsce takie dobre rozmowy ze stroną rządową. Jak wiecie, bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać, być aktywnym, jeżeli chodzi o próby pozyskiwania środków zewnętrznych. Jak wiecie, nasza gmina jest bardzo aktywna w tym pozyskiwaniu środków zewnętrznych i unijnych, i wojewódzkich, ale również rządowych. Pragnę podkreślić, że wybór Wąwolnicy nie był przypadkowy, ponieważ po pierwsze Wąwolnica ma bardzo duży akcent historyczny.
tak jak pan premier zaznaczył w swojej wypowiedzi, bałwolnica jest takim zwierciadłem, można powiedzieć, Polski, tak? Wydarzenia ciężkie, trudne, najazdy tatarskie, ciężkie przeżycia wojenne, podkreślenie spalenia bałwolnicy w 1946 roku. To było to, co pan premier raczył tutaj w swojej wypowiedzi zaznaczyć. My na pewno będziemy starali się wykorzystać to, aby wąwolnica była tym bardziej zauważona, również w tym aspekcie finansowym, żebyśmy byli w stanie tutaj jak jeszcze więcej pozyskiwać tych środków, jakie już teraz pozyskujemy, ale jak wiecie, mamy ambitne plany, chociażby zagospodarowanie centrum szeroko rozumianego, nie tylko rynek, ale chociażby plac targowy, chociażby stare przedszkole, które musi być zmodernizowane, ale na to potrzebne są duże środki. I tutaj będziemy na to kładli nacisk. Ktoś tutaj pytał o koszty. Koszty całkowite poniosła Kancelaria Premiera Rady Ministrów oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie. Nasz koszt to przygotowanie chleba dożynkowego, kwota około 100 zł. Moi drodzy, jeszcze chciałem zaznaczyć, że w tym momencie odbywa się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd też tutaj ta sesja ma miejsce, ponieważ miejsce naszych obrad w gminie właśnie zajmują kontrolerzy. Kontrola ma miejsce już około 2 tygodni. Przewidziana jest maksymalnie do 17 października. Żadnych złych sygnałów nie dostajemy. Taką zabawną rzecz dzisiaj mogę powiedzieć, że jedna z pań kontrolujących poprosiła o kredyty, które zaciągnęliśmy w tej kadencji. I jakież było jej zdziwienie, że usłyszała, że nie ma takich rzeczy, nie ma kredytów. W związku z tym, pod tym względem nie ma co sprawdzać. Także myślę, że jest to też powód do dumy, waszej dumy, bo wasze decyzje sprawiły, że takich wierzytelności nie musieliśmy zaciągać. A przy tej okazji przypomnę, że zadłużenie, z jakim zaczynaliśmy, to była kwota 4 623 tysiące. Na dzień 31 grudnia tego roku, czyli za 2 miesiące, będzie to kwota 2 796 tysięcy. Czyli niemal 2 miliony złotych spłacamy, inwestując jednocześnie w inwestycje na około 8 milionów złotych. W tej kadencji również odzyskaliśmy kwotę z VAT-u w kwocie 226 tysięcy, czego wcześniej w żadnej kadencji nie miało miejsca. Realizujemy fundusz w tej kadencji w kwocie 826 tysięcy, w poprzedniej kadencji było to 500 tysięcy. A przypomnę, że cały czas spłacamy kredyty z niezwykle trudnym dla nas harmonogramem, bo to jest harmonogram, który sami sobie narzuciliśmy, ale zależy nam na tym, żeby budować i jednocześnie oddawać środki, które cały czas mamy do oddania. Także dziękuję wam za te dobre działania, dobre decyzje, bo właśnie te decyzje doprowadzają do dobrego budżetu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 5. Zapytania, interpelacje do pytań. Czy coś nowego się od przedwczoraj pojawiło? Proszę pana. Pan burmistrz, chciałem zapytać, czy w tym roku będzie realizowana inwestycja pod nazwą budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Nie chodzi mi tutaj o tą siłownię, która jest tutaj budowana, tylko chodzi mi o boisko, które miało być budowane przy szkole. I siłownia wewnętrzna w szkole. Pomieszczenie siłowni wewnętrznej w budynku szkoły. Bo na te dwie inwestycje jest przewidziane w budżecie ponad 500 tysięcy. Na razie wykorzystana jest tylko kwota 6152 zł po pierwszy półrocze. To może od razu odpowiedź, proszę. Ja zapomniałem dodać. Złożyliśmy również wniosek właśnie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ten wniosek jest w ocenie.
Mam nadzieję, że w tym roku będzie decyzja finansowa, natomiast patrząc na to, w którym momencie jesteśmy, no jest koniec września, jeżeli dostaniemy decyzję finansową w ciągu tygodnia, dwóch, no ciężko będzie wybudować na jesieni, wręcz prawie w zimie boisko sportowe. Ja bym życzył sobie i myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ta decyzja finansowa była w tym roku, a budowanie w przyszłym, no bo moim zdaniem nie ma możliwości, żeby na ten rok planować budowę, ale... To znaczy wykonać się da, tylko technicznie lepiej dla nas, żeby to zrobić na wiosnę. Dokładnie. Bo to przy mrozach da się zrobić, ale jakoś jest gorsza. Natomiast czekamy, nasz wniosek jest w ocenie ministerialnej, mówiąc krótko, także czekamy na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki. To wszystko. Czyli rozumiem, że na koniec roku możemy liczyć na nadwyżkę budżetową w związku z niewykonaniem tej inwestycji. Jak co roku ostatnio. Daje nam się ostatnio. Tak, i nie wchodzimy w ogóle w debet. Nie też na nawet mamy dodatnie. Ale jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Bo pan wójt wspominał tutaj o złożonym wniosku na tą drogę Kurów-Karmanowice, która będzie łączyła te dwie miejscowości na remont. Czy tutaj gmina to występowała z tym wnioskiem, czy to po prostu powiat? Z wnioskiem formalnie występuje powiat, natomiast myśmy rozpoczęli te rozmowy i od nas tak naprawdę zaczęła się dyskusja, przede wszystkim pierwsze spotkanie z wójtem Kurowa, bo chodziło nam o to, żeby nie było to tak, że my zrobimy swoją część, ale chodziło nam o to, żeby skomunikować gminy z S-trasą, tak, z 17. Taki był zamysł i na ten nasz pomysł wójt Wójcicki przystał. I razem spotkaliśmy się z panem starostą powiatu puławskiego, no bo to droga jest powiatowa, więc logiczne, że właściciel drogi składa wniosek. Natomiast stymulacja i całe zaangażowanie wyszło od nas, poszło w stronę Kurowa, powiatu puławskiego. Efektem jest to, że powiat puławski składa wniosek. Taka jest procedura. Czyli na chwilę obecną mniej więcej znany jest koszt budowy tego odcinka tutaj na terenie naszej gminy, Karmanowice? Około 1,5 miliona. Całości. Całości. Natomiast tam będzie 25%, tak? Proporcjonalnie do długości całości. No tam będzie część, to teraz. To znaczy, ale 1,5 miliona jest na całą drogę od Kurowa do Karmanowic, czy ten nasz odcinek? Nie, nasz odcinek. Nasz odcinek, nasz odcinek 1000 tam. 1800. 600 z czymś metrów. Nie, 1800. No około 1800. I rozumiem, że to będzie na zasadzie 50% państwo. Tej kwoty, mamy po 25% kolejne. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no tutaj nie operowałbym kwotami, bo obowiązuje nas prawo zamówień publicznych i będzie przetarg, tak? Kwotę poznamy po przetargu. Natomiast jest to niezwykle korzystna dla nas inwestycja, dlatego że płacimy tylko część, nawet nie połowę, a tak jak tutaj pan radny zaznaczył, 25%. Jak dostaniemy? Coś jeszcze? A jeszcze jakby pan powiedział, kiedy się przetarg kończy ten na początek, to wbicie szpadla w sprawie wodociągu na Dobrzycku. Bo w październiku, tak? To jest jakoś początek października chyba, nie? Do 7 jest termin składania ofert. Coś wpłynęło, czy jeszcze nic? Jeszcze nic. To jest no tak. Znając praktykę, ostatni dzień. Tak, mając praktykę, to będzie pod koniec tego. Może ta zima za wcześnie nie przyszła. Bo to akurat można robić, nawet jak jest słaba pogoda. A w przyszłym tygodniu, a propos tego, ogłaszamy już na dostawę urządzeń, czyli tutaj grabówki, łopatki, te pompownie wody, no i pompownie ścieków 7 na Zarzece. Te zbiorcze takie błędy. Te zbiorcze, te duże pompownie. Tak. A w ubiegłym roku były jakieś montowane? No to zrobiliśmy dwie takie, które w ramach tego projektu też, bo w sumie było 9. Dwie, które po prostu no już nie mogły funkcjonować. No, w tym roku to zrobiliśmy. Dobrze, bo to działa, nie? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze jedno. Proszę. Tuż ostatni. Możesz pytać. Chyba, że jeszcze coś. Panie Wójcie, no pięknie pan tutaj mówił o Wonarownicy, o tym, że będzie się rozwijała rynek, będzie modernizowany. Ja chciałem przypomnieć, prosiliśmy już i pani dyrektor i ja wielokrotnie o kawałeczek ogrodzenia przy szkole
w listopadzie rocznicę stulecia niepodległości chcemy odsłonić tablicę pamiątkową. No i jak będą zaproszeni goście, no to fajnie by było, żeby przynajmniej ta jedna strona była ogrodzona. Ja myślę, że to nie będzie jakiś duży koszt. Z tego co wiem, to pani dyrektor rozmawiała z kierownikiem gospodarki komunalnej i panowie mają to zaplanowane. Ale czy mają środki? Czy będą mieli środki, czy... Skoro mają zaplanowane, panie radny, to znaczy, że mają zaplanowane. No to ja sobie pozwolę zadzwonić do pana kierownika. No właśnie. Dziękuję. Jeszcze coś? Dzięki. W takim razie przechodzimy od razu do punktu następnego, czyli części uchwałodawczej. Jeszcze mamy 10 minut. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Pani skarbnik, czy chciała pani coś dodać do tego, co było na komisji? Nie, nie. Fundusz sołecki pozostanie taki, jaki państwo macie, a bo jeszcze będziemy mieli jedną sesję, to będzie to wtedy. Więc wypalą jeszcze zmiany, ale to już prowadzimy, bo i takie jeszcze będą. Więc już te ostateczne. No pewnie będą, bo tylko powoli zmiany. No, to na razie tyle, a już te państwowe będą w październiku. Wszystko się dało zrobić, żeby było zaplanowane, to jest inaczej. A czy są jakieś pytania odnośnie zmian? Nie ma. Zatem proszę panią przewodniczącą o opinię komisji w tej sprawie. Opinia trzech komisji w tej sprawie. Zatem głosujemy. Proszę państwa, projekt uchwały numer 42255 przez 18 Rady Gminy Małopolnica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Rada Gminy Małopolnica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się dochody i wydatki budżetu gminy na 2018 rok według załącznika nr 1 i 2. Paragraf drugi. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą. Dochody 22 375 735 złotych 27 groszy. Rozchody 456 667 złotych. I wydatki 21 919 068 złotych 27 groszy. Plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na 2018 rok przedstawia załącznik nr 6. Plan wydzielonego rachunku zespołu szkolno-przedszkolnego w Małopolnicy przedstawia załącznik nr 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? A zatem uchwała nr 42 przez 255 przez 18 została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Czyli podjęcia uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok. Temat był omawiany na komisji. Tutaj chyba nic nowego się nie zmieniło. Nie, nie ma zmian, prawda? Nie. Czy jakieś pytania dotyczące WKF-u? Zatem proszę przewodniczącą o opinię. Opinię trzech komisji. Dziękuję. Projekt uchwały nr 42 przez 256 przez 18 Rady Gminy Małopolnica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje.
Plan wieloletniej prognozy długu przedstawia załącznik nr 1. Plan przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w obecnej postaci, proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Uchwała nr 42/256/18 została przyjęta. Punkt 8. Podjęcie uchwały o tym długim tytule z OPS-u. Uchwała była omawiana na posiedzeniu komisji, prawda? Szczegółowo pani kierownik wyjaśniała, o co chodzi. Proszę o opinię panią przewodniczącą. Aha, pani księgowa, tak, ona była faktycznie. Proszę o opinię, panie przewodniczący. Opinia trzech komisji pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze dotyczące tej uchwały? Projekt uchwały numer 47. Ta uchwała już była u nas, tylko nie zmieniliśmy paragraf 6. Projekt uchwały nr 42/257/18 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzeniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Wąwolnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Rada Gminy uchwala następuje. Organ uprawniony na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym może umorzyć należność w całości lub w części, odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć na raty płatność całości lub części należności. Zasady i formy udzielania ulg określone w ustępie pierwszym stosuje się odpowiednio w przypadku odsetek od tych należności oraz innych należności ubocznych. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego do zapłaty tej należności zobowiązane są także inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek oraz innych należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej należności z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty umorzenie może być cofnięte w całości. Od należności, w których spłacaniu udzielono dłużnikowi ulgi, nie pobiera się odsetek za okres od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym powinna nastąpić zapłata należności. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty należności w odroczonym terminie albo nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna, a terminem płatności staje się pierwotny termin zapłaty należności i od tego dnia naliczane są odsetki za zwłokę. Umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach określonych w artykule 56 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych.
przypadkach wymienionych w artykule 56 jednostronne oświadczenie woli uprawnionego organu o udzieleniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy. Udzielenie ulg na podstawie niniejszej uchwały wskazanych w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym, które dotyczą przedsiębiorców, stanowią pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407 przez 2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz przepisów rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat od oświadczenia i o nieotrzymywaniu w tym okresie pomocy publicznej. Wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza wysokości szczegółowo określonych szacunkowych kosztów egzekucji danej należności, z wyjątkiem należności, o których mowa w artykule 59a ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Nie pobiera się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, 59a ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Organem uprawnionym do umorzenia należności, odraczania terminu jej spłaty oraz rozkładania płatności należności na raty jest wójt gminy bez względu na wysokość należności, kierownik podległej jednostki, jeżeli wartość należności objętej umorzeniem, odroczeniem bądź rozłożeniem na raty nie przekracza kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przy ustaleniu wartości należności objętej umorzeniem, odroczeniem bądź rozłożeniem na raty, o której mowa w ustępie pierwszym punkt drugi, bierze się pod uwagę należność główną, bez odsetek i innych należności ubocznych. Należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wąwolnica. Traci moc uchwała nr 5/23/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Wąwolnica lub jej jednostkom podległym. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje do 30 września 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w obecnej postaci? Proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Uchwała nr 42257/18 została przyjęta. Przystępujemy do punktu 9. O co? Czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych
grup odbiorców, usług zbiorowego zaopatrzenia wody, zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Nowy Olnica. Proszę o opinię komisji. Opinia trzech komisji pozytywna. Czy ktoś chce się jeszcze coś dodać do tego? Proszę bardzo. Ja bym chciał powiedzieć parę rzeczy. Panie wójcie, w uzasadnieniu projektu tej uchwały czytam, że Polskie Wody zatwierdzają taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Czyli rozumiem, że taką taryfę ktoś z kierownik podejrzewam gospodarki komunalnej musiał do nich wysłać. Tak, to jest, tak? Tak, tak, to zakład tutaj opracował dla okolicy. Czy my jako radni możemy się zapoznać z tymi taryfami, które proponował kierownik? Chodzi mi o wodę i o ścieki. No to są właśnie te taryfy, które Wody Polskie zaakceptowały. Ja rozumiem, tylko póki co to my nie mamy, ja nie widziałem, jakie to są kwoty tych taryf, ponieważ z tego co zdążyłem się dowiedzieć, jest to obliczane na podstawie jakichś wyliczeń, prawda? Tak, tak, tak. Kosztów jednostki. No to właśnie, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest koszt wydobycia transportu 1 metra sześciennego wody i ile pan kierownik po prostu za ten 1 metr sześciennego wody zaproponował. Tak samo za przyjmowanie ścieków. Bo tu będziemy podejmować uchwałę w sprawie dopłat. Czyli zmieniamy formę dotacji dla zakładu, bo wcześniej po prostu w budżecie była jako jednostka budżetowa, nadal jest i było w całości. Ja to wszystko rozumiem. Dajemy pieniążki, a teraz musimy to nazwać jako dopłata do wody i ścieków. Pani Przewodnicząca, ja to wszystko rozumiem, tylko nie wiem czy... Tak, Panie Radny, bo tak tutaj rzeczywiście nie napisaliśmy, ale ta dopłata, którą proponujemy, to jest różnica po to, żeby zachować te ceny, które są obecnie wody i ścieków dla mieszkańców, proponujemy taką dopłatę, bo faktycznie wyliczony koszt wydobycia wody, sprzedaży tutaj to jest około 3,56 zł. Nasza cena obecnie wody jest na poziomie 3 zł za metr sześcienny, prawda? Dlatego te 56 groszy gmina proponuje tutaj dopłacić. Państwo zresztą na komisji to zaakceptowaliście. Podobnie ze ściekami. Ścieki kosztują na 7 zł, natomiast zgodnie z wyliczeniami koszt jakby obsługi metra sześciennego ścieków przez zakład komunalny jest to ponad 9 zł. Ja mogę jeszcze szybko? Tak, proszę. To nie łączy się z tym, że my będziemy dopłacali faktycznie tą dotację. To jest tak jakby podjęta uchwała po to, żeby nie zwiększać stawek dla mieszkańców, bo mieszkańców naszej gminy, żeby oni nie musieli płacić więcej za wodę, ponieważ zakład jest jednostką. My, z wyliczenia, tak jak pani Ula mi wyliczała, to gdybyśmy musieli zapłacić według tych stawek, to wyszłoby i tak mniej niż faktycznie przekazujemy pieniądze dla jednostki, bo my utrzymujemy zakład w 100%, ponieważ jest jednostką, nie zakładem. Gdyby był faktycznie zakładem gospodarki komunalnej, wtedy byśmy przekazywali dotacje i tutaj to zwiększenie związałoby się z tym, że musielibyśmy przekazać większą dotację do zakładu. Natomiast zakład jest jednostką i tutaj akurat finansowo w naszym budżecie nie ma to odbicia, ponieważ my i tak około miliona przekazujemy, a według tych wyliczeń byłoby coś poniżej 800 tysięcy, gdybyśmy według tych nowych stawek. Więc tak naprawdę ta uchwała jest po to, żeby nie zwiększać tych opłat, żeby nie podejmować uchwały o nowych opłatach za wodę i kanalizację. Żeby nie obciążać mieszkańców po prostu dodatkowo. No, wczoraj rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat. Tak. A w takim razie proszę mi powiedzieć, no bo to jest ta kwota 9 za ścieki 9 z kawałeczkiem, to jest dla tych odbiorców, którzy są podłączeni pod naszą oczyszczalnię gminną. A kalkulacja dla tych osób, które nie są podłączeni pod oczyszczalnię gminną, tylko korzystają z prywatnych usług. Jak ta kalkulacja wyszła? Nie, bo taką kalkulację też zakład musiał przeprowadzić. Tu odpowiadając panu radnemu, nie ma takiej kalkulacji, ponieważ w polskim prawie nie ma instrumentu pozwalającego na dopłacanie poza tą strefą niejako władztwa publicznego. Czyli innymi słowy, gmina może
wyłącznie dopłacać w sytuacji, kiedy obywatele gminy są podłączani do tego systemu wspólnego. Natomiast nie ma takiego instrumentu póki co, który pozwalałby na dopłacanie w sytuacji, o której pan radny mówi, czyli w sytuacjach, kiedy indywidualna osoba ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem usługowym, które wywozi to szambo. Czyli rozumiem, stąd takie prace i kalkulacje nie były podejmowane. Czyli rozumiem, że wójt nie ma obowiązku wskazać tym mieszkańcom, którzy mają, nie są podłączeni pod zbiorową oczyszczalnię, tylko mają te szamba przydomowe, miejsca, gdzie na przykład taki zrzut mogliby robić. To jest ich prywatna sprawa, tak? Rozumiem. I dokładnie do tego my już nie dopłacamy jako gmina. Dokładnie tak. Ale w samej wodzie też mają udział. Bo... No w samej wodzie. Tak, jeżeli chodzi o ścieki, tak. Natomiast woda, jeżeli jest odbierana niejako publiczna, to tutaj jak najbardziej ci obywatele, ci mieszkańcy gminy korzystają z tej preferencyjnej stawki za dopłatę. Natomiast ścieki jak najbardziej są poza tym obrotem tak naprawdę, a co za tym idzie poza... A są to jakieś przepisy, które o tym by mówiły, że gmina nie może dopłacać dla tych osób, które są... To znaczy, to jest w drugą stronę. Nie ma przepisów, które mówią, że mogą, a są te tylko, o których rozmawialiśmy, które pozwalają na podjęcie Radzie Gminy uchwały w przedmiocie dopłaty. To jest ustawa o tam publicznym zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków, artykuł bodajże 26, o tym mówi. To ja sobie pozwolę, wczoraj trochę na internecie pogrzebałem i znalazłem załącznik do uchwały Rady Miasta Oświęcim. Czyli pan powiedział o kamerze. Trzeba było napisać. Gdzie jest napisane zasady dofinansowania do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach. I tu jest wyszczególnione, jak Miasto Oświęcim dopłaca do takim mieszkańcom do wywozu takich nieczystości. Ciężko jest powiedzieć, jak jest w mieście Oświęcim, natomiast być może tam jest taka usługa świadczona przez ten publiczny zakład tak. gospodarki komunalnej, że oprócz oczyszczalni może mają te swoje wozy asenizacyjne i w ten sposób. Ciężko mi jest powiedzieć, natomiast no tu z całą świadomością tutaj panu radnemu państwu mogę potwierdzić, no, że ustawa ta, o której mówię i co za tym idzie, przepisy powszechnie obowiązujące, mówią o możliwości dopłaty do grup taryfowych zatwierdzonych przez Wody Polskie, czyli tak jak mówiłem, znajdujących zastosowanie do tego systemu ogólnego. Ja w międzyczasie jeszcze, jeżeli mógłbym wrócić do pierwszego pytania pana radnego, znalazłem, bo jest problem z internetem, te stawki wynikające z zatwierdzenia przez Wody Polskie. Więc w pierwszym roku Wody Polskie narzucają, aby cena metra sześciennego to było 3,52 zł netto. Natomiast w przypadku ścieków 9,18 zł netto. Oni nie narzucają, oni akceptują stawki, które po prostu przedstawił kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. To znaczy w naszym przypadku się to zgodziło jak gdyby, tak? To co przedstawił. Natomiast wody mogą, analizują to i mogą wprowadzać... Znaczy... Zalecenie to jest w pewnym sensie. Nie, oni po prostu sprawdzają, czy gmina nie narzuca jakichś dodatkowych kosztów. Tak, tak. Ponieważ są wyliczenia i tyle ma kosztować z tych wyliczeń wychodzi metr sześcienny. Z tym, że no, ja będę podtrzymywał to, co mówiłem wczoraj, że po prostu, przepraszam, że no, część naszej gminy, 70% podejrzewam mieszkańców, która nie jest podłączona pod zbiorową oczyszczalnię, no niestety, ale będą płacili jeszcze większe pieniądze. Bo wątpię w to, żeby na przykład ścieki, które wędrują w tej chwili do oczyszczalni po Kropnicy, burmistrz Kazimierza był tak hojny i na przykład dopłacił do ścieków, które przyjeżdżają z gminy Wąwolnica. Tylko każe płacić tak jak... No pewnie tak będzie. No to są osobne taryfy na te... No i to są konsekwencje budowania infrastruktury przez lata. Jakby było więcej odbiorców, jakby była bardziej przepustowa oczyszczalnia, koszty by się rozkładały na większą ilość mieszkańców i dla każdego byłoby taniej. Przecież to jest jasne. A to nie wiem dlaczego pan ma z tym jakiś problem. Tylko jeżeli chodzi na przykład o ustalanie podatków, podatki są równe dla wszystkich mieszkańców, tylko w zależności od klasy glebu, prawda? Wszyscy płacą tak samo. Natomiast tutaj no zawsze... No ale to nie gmina, to widzisz pan, to ale to przepisy, dla tych, którzy mają tą ziemię, dla tych, którzy jej nie mają, to nie ma tych podatków. Czyli po prostu no, mogę już mieszkańcom mówić, że od października, kiedy już
ta decyzja nasza, dla naszej gminy zostanie zatwierdzona, będę płacić więcej. Ale skąd pan kto będzie płacił więcej? O co chodzi? Ja coś tu pan właśnie jest dopłata po to, żeby mieszkańcy będą płacić tyle? Ja pytam, czy pan mi dopłaci do moich ścieków, które wywiozę do Bochotnicy? To ja mam dopłacić. Ale dlaczego ja mam panu dopłacić? Gdybyśmy... Ale czyli tak, pani Paulina, która jest... Nie ma takiej opcji, żeby gmina mogła dopłacić panu. Bo ja rozumiem, ale tak reasumując, czyli tak, pani Paulina, która jest podłączona pod oczyszczalnię ścieków Wąwolnicy, zapłaci dalej 7 zł, a te osoby, które nie mają, nie są podłączone do oczyszczalni, tylko mają te szamba przydomowe, zapłacą więcej. Ale już ja nie wiem, czy więcej, to zależy już od przedsiębiorcy, który odbiera. I od jego stawek. To jest takie krakanie po prostu. Nie, tu nie ma co straszyć, panie radny, bo pan jakoś tutaj próbuje wywieźć na podstawie tego, co tu dzisiaj chcemy państwo podjąć uchwałę, która ma właśnie ulżyć mieszkańcom i dalej, żeby mieli tą samą stawkę, jaka była. Dlatego rada taką, tak wójt proponuje i mam nadzieję, że rada taką uchwałę podejmie. Nie można tego łączyć z tym odbiorem indywidualnym. To nie jest jednoznaczne z tym, co pan próbuje tutaj sugerować, że dla tego odbioru indywidualnego, prawda, przez wozy asygnizacyjne wzrośnie stawka. Tego to nie wiemy, no to zależy od tego przedsiębiorcy, który wywozi, no, który kalkuluje. Panie Grzegorzu, jeżeli przedsiębiorcy przyjdzie zapłacić więcej za zrzut ścieków na oczyszczalni, to on dołoży ze swoich kieszeni? Ale wcale nie jest powiedziane, że on będzie musiał więcej zapłacić, gdzie takie sankcje. Dobrze, no to... Dobrze, ja ucinam tę rozmowę, bo pan nakręca sztuczny problem. Ale jak sztuczny problem? No bo wie pan co, sztuczny problem, a to jest... 70% mieszkańców, to nie będzie sztuczny problem. Ale jeśli będzie, to będziemy się tym martwić i on nie jest w ogóle zależny od nas. Pan tutaj próbuje wmówić wszystkim, że to jak przedsiębiorcy sobie wyceniają swoją pracę, to jest zależne od rady gminy albo od wójta, to nie jest zależne. Mógł pan wykorzystać projekt, który był zrobiony na poszerzenie sieci, całą poprzednią kadencję jakoś to nie wpłynęło na radę, prawda? Sieć mogłaby być większa. Proszę. Pokaże mi pani całą w powiecie Puławskim, która jest zmelioryzowana i wszyscy mieszkańcy są podłączeni do oczyszczalni. Melioryzacja to jest co innego niż kanalizacja. Pani przewodnicząca, udzieliła mi głos, więc ja pozwolę sobie chwilę zająć. Szanowni państwo, przede wszystkim ta uchwała jest po to, żeby mieszkańcom ulżyć, żeby pozostawić te stawki, które są. Mówiąc krótko, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to ta podwyżka wejdzie w życie. Mówiąc krótko. Ja chcę przypomnieć wam wszystkim, wy o tym dobrze wiecie, ale też są media, więc chętnie przypomnę, że przy każdej takiej trudnej sytuacji myśmy reagowali na korzyść mieszkańców. Przypomnę chociażby modernizację gruntową, gdzie stanęliśmy przed decyzją i tutaj chciałbym podziękować wszystkim, że obniżyliście państwo o połowę ten podatek, który był narzucony wcześniej. Myśmy go nie modyfikowali, natomiast on był wcześniej, funkcjonował i myśmy go, wy w zasadzie, wasza decyzja spowodowała, że ten podatek zmniejszył się o 50%, co się nie zdarza tak naprawdę często. W zasadzie w ogóle się nie zdarza, bo te podatki generalnie nie w takiej skali są obniżane albo podwyższane. Tak? Druga rzecz. W zeszłym roku stanęliśmy przed trudną decyzją, ponieważ po przetargu na odbiór śmieci koszty roczne wzrosły nam o 130 tysięcy. Też nie podnieśliśmy mieszkańcom tych kosztów, mimo że z kalkulacji wynikało, że powinniśmy gdzieś tych pieniędzy szukać. Przy każdej okazji, przy takiej trudnej sytuacji analizujemy to i patrzymy na potrzeby mieszkańców, możliwości. Mieszkańcy już mają tak jakby takie obciążenia finansowe, że staramy się to wszystko brać pod uwagę i nie przeciążać mieszkańców. Stąd ta uchwała powoduje, że zostajemy na tym samym poziomie. Odpowiadając tutaj radnemu, w jednym zdaniu powiem, na to co mamy wpływ, to robimy. Na to na co nie mamy wpływu, ile byśmy tu nie dyskutowali, tak naprawdę nie zmienimy tego, tak? To tak jak pan mecenas powiedział, jeżeli chodzi o te ścieki publiczne, tutaj możemy tak jakby mieć ten wpływ finansowy, podejmując chociażby tą uchwałę. Tam, gdzie nie mamy tej możliwości, no to po prostu nie mamy możliwości. Zgodzi się pan mecenas ze mną? Tak, ja bym jeszcze tutaj, ja bym może dodała, bo tutaj taka powstała atmosfera, że tutaj coś my robimy takiego, co ma wyjść na niekorzyść mieszkańcom. Po pierwsze,
powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. One powstały w tym roku, zostały powołane jako jakiś taki organ nadrzędny nad polskimi wodami. I oni wydali zalecenie na stawki wody i ścieków. I ich zalecenie jest wyższe od obecnie obowiązujących. Chodź, zapraszam. One są wyższe niż obowiązujące obecnie w gminie Wąwolnica. W związku z tym my podejmujemy uchwałę, żeby wyrównać te stawki, nie obciążając mieszkańców, czyli dokładamy do każdego metra sześciennego w formie dotacji. I tak z budżetu gospodarki komunalnej, i tak z budżetu gospodarki komunalnej. Nic nie zmienia, nie ma co nakręcać jakiejś spirali. A że pan uważa, że mają być winni większych obciążeń ci, którzy mają podłączenie do kanalizacji, no to nie wiem, no, czy to jest faktycznie mądre. Mogę? Dobrze, powie pan coś nowego? Czy będziemy się kręcić dalej w kółko wokół tego? Tak, no, ma prawo wyrazić swoje jakieś opinii? Ma pan prawo. Tylko pytam, czy to będzie coś nowego, czy powtórzenie. Chyba mam prawo wyrazić swoją opinię w takiej sprawie, prawda? Tak, to mam jeszcze. Bo w sumie ja reprezentuję mieszkańców, pani przewodnicząca gminy. Ja powinienem stać na straży, żeby im się krzywda nie działa. Tak, żeby im się krzywda nie działa. A według mnie, a nie wzbudzać niezbędny niepokój. Skrzywdzi 70% mieszkańców i to jest moja opinia. Projekt uchwały, dopłaty będą obowiązały do 31 grudnia 2018 roku. Tak, chyba nikogo nie skrzywdzi. W sprawie dostarczania wody tak, ale w sprawie odbioru ścieków nie skrzywdzi. Dobrze, niech pan wyjaśni, w jaki sposób będzie podstawowa krzywda. Cały proces, od początku do końca. Ja staram się wytłumaczyć, nie wiem, czy pani przewodnicząca to zrozumiała. Proszę wytłumaczyć. Po prostu osoby, które są podłączone do oczyszczalni ścieków, gminy oczyszczalni ścieków, im po wejściu tych nowych przepisów i nowych stawek, które ustalił kierownik gospodarki komunalnej, a zatwierdziły Polskie Wody, im stawka nie wzrośnie, ani za wodę, ani za ścieki. Natomiast mieszkańcom, którzy nie są podłączeni pod oczyszczalnię, stawka za wodę nie wzrośnie przynajmniej do końca grudnia 2018 roku, natomiast stawki za wodę czystości na pewno. I tu przerywam, bo jedno z drugim się w ogóle nie łączy. Powiedział panu mecenas, że nie ma wytycznych na temat tego, jak mają indywidualny odbiór ścieków z Szamba mieszkańcy. Jedna z drugim sprawa nie ma żadnego związku, bo my o tym tutaj nie jesteśmy w stanie. To nie są nasze kompetencje. Po co pan nie miesza, to nie rozumiem. No to może... Rada się nie zajmuje tutaj użytkownikami wodociągów, którzy nie mają podłączenia do kanalizacji. Pani przewodnicząca, no to może inaczej. Problem jest tego typu, że też byśmy chcieli, żeby byli odbiorcami, a nie są. A dlaczego, to sobie niech pan odpowie. Może jest pan w stanie dojść do takiego wniosku. Dlaczego nie są odbiorcami kanalizacji do tej pory, niektórzy mieszkańcy? Bo jeszcze na terenie Wąwolnicy. Wąwolnicy samej, tylko na terenie gminy. I tylko tyle. Dobrze, przechodzimy dalej, bo to nie ma najmniejszego sensu. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Dobrze, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest o opinię? Pytałam, prawda? Przewodniczącą? Nie, to proszę o opinię. Opinię trzech komisji pozytywnie. Dobra, dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w obecnej postaci? Proszę o podniesienie ręki. 10 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała numer 42258-18 została przyjęta. Teraz ogłaszam 20 minut przerwy. Panie Załdane, jeżeli... Wszyscy są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób. Nie zasłania? Wznawiam obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 10. Czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Wąwolnica.
Temat był omawiany na komisji 2 dni temu na wspólnym posiedzeniu. Proszę o opinię komisji stałych. Opinia 3 komisji pozytywna. Czy są dodatkowe pytania do tematu? Co prawda dzisiaj nie mamy pani kierownik ZPS-u już na spotkaniu, ale myślę, że to jest sprawa jasna. Czyli co? Czytam. Projekt uchwały numer 259/42/259. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Wąwolnica. Rada Gminy Wąwolnica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Wąwolnica. Paragraf drugi. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, do którego osoba została skierowana, oraz dochód posiadany przez osobę skierowaną do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego. Miesięczny koszt pobytu osoby umieszczonej w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym stanowi iloczyn liczby dni w danym miesiącu i dziennego kosztu pobytu. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do liczby dni pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym w danym miesiącu. Każdą rozpoczętą przez osobę dobę pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym uważa się za dzień jej pobytu. Gmina Wąwolnica pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między miesięcznym kosztem otrzymania w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, a opłatą uiszczaną przez osobę przebywającą w takim ośrodku. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe, o której mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach i w granicach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wąwolnica i uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w obecnej postaci, proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała numer 42/259/18 została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11, czyli podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Wąwolnica i Zarzeka. Sprawa była omawiana na komisji. Czy ktoś ma dodatkowe pytania? Proszę bardzo. Nie mam pytania, ale ponieważ byłem w tej komisji, chciałbym państwa poinformować, że to według mojej wiedzy, to co zrobiła gmina, to wszystko jest zgodnie z prawem. Natomiast jestem całkowicie zaskoczony, że Komenda Powiatowa Policji w Puławach tam pismem takim poinformowała o zakończeniu postępowania, wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec braku znamion przestępstwa. Ze względu na nieustalenie sprawców nie było możliwe wydane decyzji o karze za usunięcie drzewa. Byłem w tej komisji i widzieliśmy ludzi, którzy cięli te drzewa. Widzieliśmy człowieka, który ładował to na swoją przyczepę. Widzieliśmy na podwórkach, ja wiem, bo 10 metrów sześciennych leżało tych drobnych drzewek. Członkowie komisji przypuszczam, że niektórzy znali tych ludzi, ja ich tam nie znałem. Ale nie mogę zagłosować za, chociaż byłbym skłonny być za gminą, bo to jest skarga przeciwko gminie. Tak. A nie policji. A nie policji. Ale policja w tym czasie jeździła, mieliśmy swoją komisję, oni według jeździli samochodem po tych ludziach. Na podwórkach byli, widzieli to wszystko i tak dalej. Jak to się dzieje dalej, nie wiem. Dlatego ja tu nie mogę zagłosować, żeby się wstrzymywał głos.
Proszę bardzo. Jeżeli ja dobrze rozumiem uzasadnienie komisji, policja zakończyła postępowanie z uwagi, odmówiła wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion przestępstwa. Czyli według policji, według prokuratury, bo tak naprawdę to prokurator nadzoruje całe postępowanie. Prokurator w postępowaniu tych osób, które wycinały te drzewa, nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego. Dobrze, panie mecenasie, to rozumie? Tak się wydaje, tak. Tak jak to powiedziałem. Natomiast to ostatnie zdanie, ze względu na nieustalenie sprawców, nie było możliwe wydanie decyzji o karze za usunięcie drzew, to rozumie, że to jest zdanie naszej komisji gminnej. Bo nie może policja pisać z uwagi na brak znamion przestępstwa, a w drugim wersie, że z uwagi na nieustalenie sprawców, bo to są dwie odrębne rzeczy. Jeszcze trzeba dodać, że przy wycince tych drzew zginął człowiek normalnie, młody człowiek zginął przy wycince. I ja byłem przekonany, że to będzie ogromny szum i tak dalej, a to wszystko przyszło i cisza. Ja nie jestem od tego, żeby tam dochodzić, co to się stało i tak dalej, są od tego odpowiedni organy. I niezależne. Niezależne. Owszem, były to drzewa młode, ale część było i starszych. Bo nie wiem, czy obowiązywały te przepisy, które teraz obowiązują, że tam wtedy może do 10 lat to nie bierze się pod uwagę, jak urosły te drzewa. Natomiast część było starszych, część było na terenie prawdopodobnie starostwa, które ja tam reprezentowałem. Ale starostwo nie zgłasza takich rzeczy, gdyż my nie prowadzimy szkodnictwa leśnego. To jest podciągnięte pod szkodnictwo leśne i my zgłaszamy tylko to na policję, a policja wtedy była, jeździła i widziała. No ale jeśli chodzi o to, kogo jest, dotyczy skarga, no skarga dotyczy gminy, a gmina wywiązała się z obowiązku, wywiązała tak, informowała, no została policja, policja robiła postępowanie, tak, byli na miejscu. Tak, no ale tak jak mówię. Nie mamy wpływu jest na to. To sprawa niezręczna dla mnie, bo byłem w komisji. No a alarm w ogóle odcechowywali te drzewa, jak wycinali? A skąd? Prawdopodobnie, tyle co pamiętam z tego, bo to było dawno, nie? Na początku marca, czy to poprzedni niby właściciel, niby nie właściciel, tylko przewodniczący wspólnoty, każdemu powiedział, że może ciąć i tak dalej. Pytaliśmy, kto panu pozwolił to? A Siwiec, konkretnie nazwisko padało. No dobrze, no ale przecież z tego, co się orientuje, za wycięcie drzewa bez zezwolenia, bez tej asygnaty tak zwanej, no to są jakieś tam kary. Do 10 lat nie było wtedy kar. Do 10 lat drzewa. Żeby po prostu było, tak jakby prokurator uznał, że to nie samo się. Jakby krzewy wycinali, tak? Krzewów też nie wolno wycinać, do 10 lat. Aha, do 30. Znaczy można było w tym roku, ale to chyba tylko przez miesiąc wszystko wycinać. No ale nikt mi nie powie, że zabiło człowieka drzewo 10-letnie. No ale podejrzewam, panie Tomaszu, że postępowanie w sprawie śmierci tego człowieka przy wycince było prowadzone. Odrębne. Bo to też tak przypuszczam. To się nie prowadzi spraw, nie łączy się, tylko odrębny będzie odnośnie kradzieży drzewa, odnośnie jakiegoś tam wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie, myślę, że ten wypadek w ogóle nie był zgłoszony. Czy ta śmierć nie nastąpiła na miejscu, tylko to było... Zdaje się, że... Dobrze, ale w jakimś związku ta śmierć nastąpiła, w związku, więc... Może nie zgłoszona została, rodzina nie zgłosiła. Ja tyle wiem, co mi ludzie opowiadali, bo spotkaliśmy człowieka, ale Siwiec mu kazał, nie. A co się stało z tamtym? No, konar spadł mu na głowę i zabrał go w pogotowie. Bo my byliśmy następnego dnia, to była środa, ja miałem dyżur w Wolnicy. Pan Wasilewski poprosił mnie, żebym brał udział w tej komisji, było tam kilka osób, byliśmy. Nie można było wszędzie dojść, bo był mokry teren. I niektóre panie nie mogły tam dojść. Co się wcale nie dziwi. Każdy wypadek, który by był zgłoszony, no pan radny wie dokładnie, jaki był na Zgórzyńskim, tak? No byłem, bo tak. Też uważałem. To było policji na domowinę. I nikt gość przeżył. No, dwa lata temu, tak? Dwa lata temu. Tak. Było tak, że szedłem legalizować drewno. Drzewo jest ścinane, leci i słyszę ogromny krzyk. Wybiega jeden człowiek i pytam się, co się stało? A on mówi, zabity go. No to co ja robię? Tu od razu 112 dzwonię i myślę, jak tu ratować, bo tu wszędzie wąwozy, pogotowie nie dojedzie. I do pana radnego miałem najbliżej, dzwonię i od razu pędzę tam do niego. On do sąsiada, bo terenowy samochód.
ale pogotowie momentalnie przyjechało, nawet dwa prawdopodobnie zjechały się pod wiaduktem w Rochelowie. Pojechaliśmy terenowym samochodem, pogotowie za nas. Dojechało prawie 100 metrów od tego wypadku. No i zabrali gościa, który siedział nieprzytomny. Myśleliśmy, że nic z niego nie będzie. Poleżał ze 3 miesiące i wyszedł. A policji to już przesłuchiwali. Ja bym był opisany i to także na pewno to nie było zgłaszane. No nie możemy stwierdzić, czy było, czy nie było. Raczej pogotowie powiadamia policji. Tak. Automatycznie. Teraz te służby są ze sobą tak powiązane, że przyjeżdżają praktycznie wszystkie służby. Straż, pogotowie i policja. No straszna rzecz, taki człowiek. No ale to tylko tak chciałem, żeby radni wiedzieli o co jak to było. Mhm. Tak czy siak, no skargę mamy na gminę. No tutaj gmina się wywiązała z obowiązku poinformowania policji. Dobrze, myślę, że sprawa jest na tyle już mocno obgadana, że tego wszystkiego czytać to ja nie będę. Pytanie, czy są dodatkowe pytania jeszcze? I odpowiedzi pan Wasilewski też opowiadał wszystko był członkiem komisji. No to dobrze, to się nie ma co powtarzać. Dobrze. Proszę o opinię trzech komisji. Opinia komisji jest taka, że uznała skargę za bezzasadną. Ja przyjmuję taką wersję komisja i odczytuję projekt uchwały. Projekt uchwały nr 42/260/18 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Wąwolnica i Zarzeka. Rada Gminy Wąwolnica uchwala co następuje. Uznaje za bezzasadną skargę spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Wąwolnica i Zarzeka na wójta gminy Wąwolnica. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, za uznaniem skargi za bezzasadną, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób jest za. Czy ktoś jest przeciw? I jeden pan się wstrzymał. Uchwała nr 42/260/18 została podjęta. Jesteśmy w punkcie 12. Mogę czytać uzasadnienie, jeśli chcesz. Nie ma takiego wymogu formalnego, ale mogę przeczytać, jeśli chcecie. Uzasadnienie do uchwały. To jest treść przyjęta taka jak ustalona na komisji. Tak. W związku ze skargą wyjaśniam, co następuje. Pismo w sprawie usunięcia drzew wpłynęło 6 marca 2018 roku. Następnego dnia po jego otrzymaniu komisja w składzie Paulina Sułek, Krzysztof Wasilewski, Karol Łuszczyński, pracownicy Urzędu Gminy oraz Tomasz Wójciak, leśniczy starostwo powiatowe, dokonali oględzin działki 1462/1. Obecność pracownika starostwa była uwarunkowana faktem, że część wyżej wymienionej działki stanowi las, a co za tym idzie, podlega kompetencji starosty. Komisja potwierdziła fakt usunięcia znacznej liczby drzew o niewielkich obwodach pni, jednak ze względu na podmokłość terenu nie była w stanie dokonać odmiaru wszystkich pozostałości piennych. W celu ustalenia sprawcy lub sprawców wycinki zwrócono się do policji pismem z dnia 7 marca 2018 roku. Ze względu na brak odpowiedzi ze strony policji, wójt gminy Wąwolnica ponownie zwrócił się pismem z dnia 17 lipca 2018 roku. Równolegle mając na celu ustalenie władającego nieruchomością, wójt gminy Wąwolnica pismem z dnia 20 marca 2018 roku zwrócił się z zapytaniem o tę kwestię do starosty jako organu prowadzącego ewidencję gruntów. Zgodnie z odpowiedzią zawartą w piśmie z dnia 26 kwietnia,
Posiadaczem działki jest wspólnota gruntowa wsi Wąwolnica i Zarzeka, reprezentowana przez zarząd w składzie Krzysztof Potakiewicz, przewodniczący zarządu, Andrzej Wargocki, sekretarz i Adam Kruścicki, skarbnik. Wynika to z decyzji lubelskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Lublinie z dnia 16 lutego 2018 roku, która ze względu na 30-dniowy okres na wniesienie skargi w dniu otrzymania przez wójta gminy Wąwolnica zawiadomienia o wycince nie była jeszcze prawomocna. Oczekiwanie przez autora skargi ukarania sprawców wycinki jest dość nielogiczne, gdyż na podstawie artykułu 88 ustawy o ochronie przyrody kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, czyli na samego skarżącego. Chyba że zostanie ustalony inny sprawca, który działał bez wiedzy posiadacza i któremu sprawstwo zostanie udowodnione. Istotny dla całej sprawy jest fakt, że drzewa na wyżej wymienionej działce były wcześniej usunięte w okresie pomiędzy grudniem 2007 a lutem 2008 roku przez poprzedniego władającego gminę Wąwolnica na podstawie decyzji starosty Puławskiego z dnia 1 marca 2005 roku. Powodem ich usunięcia była planowana, a właściwie już rozpoczęta inwestycja, czyli budowa zalewu. Działka została wówczas oczyszczona z drzew. Był wykonany również obowiązek rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych przez gminę Wąwolnica w miejscowości Zgórzyńskie. W uzasadnieniu przytoczonej decyzji starosty Puławskiego jest mowa o tym, że drzewa na działce zostaną usunięte ze względu na kolizję z budową zalewu. Jest logiczne, że dotyczy to zarówno drzew do usunięcia, jak też samosiewek, które mogłyby w przyszłości w ich miejsce wyrosnąć. Usunięte obecnie drzewa wyrosły na skutek nieużytkowania działki, najprawdopodobniej po roku 2010, gdyż budowa zalewu ze względów finansowych, a później prawnych, czyli spór pomiędzy gminą a wspólnotą gruntową o władanie działką, została wówczas na tej części działki przerwana. Można jedynie domniemywać, że drzewa, które później wyrosły na skutek samosiewu na działce przeznaczonej w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zalew, zostały usunięte w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania na innego niż rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przez samych członków wspólnoty gruntowej, o ile policja w toku prowadzonego postępowania nie ustali inaczej. Komenda Powiatowa Policji w Puławach z pismem dnia 20 sierpnia 2018 roku poinformowała o zakończeniu postępowania wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec braku znamion przestępstwa. Ze względu na nieustalenie sprawców nie było możliwe wydanie decyzji o karze za usunięcie drzew. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Wąwolnica uznała skargę za bezzasadną. Przechodzimy dalej do punktu 12, czyli skargi pana Borszczyka. Panie mecenasie, czy ja mogę używać nazwiska osoby skarżącej? Mogę chyba, prawda? Zresztą są takie, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to mówi się enigmatycznie osoba fizyczna. Aha. Natomiast wiadomo, że uchwała będzie dotyczyć tej konkretnej, czyli Jana Kowalskiego, bo nie może być bezosobowy. Więc tak inspektor generalny osobowych skutuje, że jeżeli nie trzeba używać. Czyli ma mówić obywatele gminy Wąwolnica, tak? No tak, najlepiej. Dobrze, no, tak. A jak mieszkańca gminy Wąwolnica, tego co zwykle. Czy będą mogli to dorodzić, tak. Dobrze. Projekt uchwały i skarga była omawiana również na komisjach. Proszę panią przewodniczącą posiedzenia wspólnych komisji o na posiedzeniu wspólnych komisji pana.
górę cały czas. Wszystkie trzy komisje. Bo to nikt nie wie dokładnie. Przypomnę, że chodzi tutaj o utrudnienia dotyczące poruszania się mieszkańców. Trudności wynikłe są z tego, że jest remontowana linia kolejowa. Mieszkaniec skarży wójta do nas, że ma duże utrudnienia i że się tym nie interesuje. Natomiast to było wszystko omówione na komisji. Zrobimy głosowanie, ja potem odczytam uzasadnienie, bo przyjmuję do treści uchwały, bo bezzasadna zgodnie z tym, co zostało ustalone na komisji. Uchwała nr 42-261-18 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Wąwolnica. Rada gminy Wąwolnica uchwala, co następuje. Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkańca gminy Wąwolnica na wójta gminy Wąwolnica. Zobowiązuje się przewodniczącą rady gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za oddaleniem skargi, czyli za uznanie jej za bezzasadną? Proszę o podniesienie ręki. 11 radnych jest za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Czytam uzasadnienie. W takim razie tutaj. Uzasadnienie do uchwały. W nawiązaniu do skargi wniesionej przez pana w dniu 12 lipca 2018 roku wyjaśnia, co następuje. 21 maja wpłynął wniosek od firmy R4U Tomasz Kasprzyk dotyczący zaopiniowania rozwiązań projektowych projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdów kolejowych w miejscowości Łopatki. Wójt gminy Wąwolnica pozytywnie zaopiniował przedłożone rozwiązania polegające na wyznaczeniu objazdów. Ostateczne zatwierdzenie przedstawionych rozwiązań należy do właściwości starosty Puławskiego. Objazdy zostały zaprojektowane tak, aby w sposób możliwie optymalny zorganizować przejazdy po drogach gminnych i powiatowych oraz zapewnić okolicznym mieszkańcom dojazd do posesji. Zamknięcie przejazdów kolejowych zostało wymuszone przez charakter prac, które zakłada przebudowa linii kolejowej na poszczególnych odcinkach. Również ze względów bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników przedmiotowych dróg nie jest możliwe korzystanie z przejazdów w dowolnym momencie. Obszar pasa kolejowego w miejscowości Łopatki jest w chwili obecnej placem budowy, na którym obowiązują określone zasady bezpieczeństwa. Przebudowa linii kolejowej jest inwestycją strategiczną, która przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz do rozwoju regionu. Wójt gminy Wąwolnica w pełni popiera te działania i zgodnie ze swoją kompetencją je wspiera. Przebudowa linii kolejowej, jak każda inwestycja, generuje pewne problemy dla mieszkańców. Jednak korzyści w pełni zrekompensują czasowe niedogodności. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Wąwolnica uznała skargę za bezzasadną. I teraz, proszę państwa, przechodzimy do punktu 12a, czyli tej uchwały, którą nam pan Karol przyniósł na komisji. To jest uchwała dotycząca zamiany małego fragmentu gruntu w miejscowości Bartłomiejowice, żeby móc uregulować przebieg drogi tam gminnej, tak? Czy ktoś chciałby referować temat jeszcze raz? Bo to było mówione na komisji. To proszę o opinię. Opinia przed komisji pozytywna. Pan radny się zgłasza, proszę bardzo. Tak, ja chciałem zapytać, ponieważ na ostatniej komisji nie było tutaj kolegi radnego z Bartłomiejowic, czy zna ten temat i czy ta uchwała, którą podejmiemy, tam nie będzie kolidować innym mieszkańcom? Myślę, że tam mieszkańcy między sobą już się musieli dogadywać, bo jest problem dość dawno zdrowy. Także, czyli to rozwiązanie, które teraz przyjmiemy, będzie najlepsze. Pewnie tak. Niekoniecznie dogadamy. Na inne, bo w przyszłości też może to się różnie zmieniać. Na chwilę obecną na pewno najkorzystniejsze. Areał jest dokładnie ten sam, tam co do
metra kwadratowego, więc tutaj jeśli chodzi o majątek gminy, to tutaj się nic nie zmienia. To tylko kwestia dogodności mieszkańców wchodzi w grę. A ponieważ się porozumieli między sobą i wyszli z wnioskiem do gminy, to rozumiem, że to jest dla osób zainteresowanych najlepsze możliwe rozwiązanie obecnie. No to jest początek porządkowania sprawy całej, tak, związanej z tymi budynkami. Tam jest dużo. Tam jeszcze kolejne działania muszą być prowadzone w przyszłości. Bardziej kosztowne niestety już niż tam. No dobrze, to czytam projekt uchwały. Projekt uchwały nr 42/261/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Bartłomiejowice. Rada Gminy Wąwolnica uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na dokonanie pomiędzy Gminą Wąwolnica a osobami fizycznymi zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Bartłomiejowice. Działki nr 404/5 o powierzchni 0,123 hektara położonej w miejscowości Bartłomiejowice, stanowiącej własność osób fizycznych, z działką 396/2 o powierzchni tej samej 123 hektara położonej w miejscowości Bartłomiejowice, gmina Wąwolnica, stanowiącej własność gminy Wąwolnica. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mhm. 262 powinno być, tak. 262 numer uchwały. Nie 261. Tak wiem. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w obecnej postaci? Proszę o podniesienie ręki. Czyli nas jest 11. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała nr 42/262/18 została przyjęta. Proszę Państwa, to są wszystkie uchwały, jakie mieliśmy na dzień dzisiejszy do podjęcia. Mam pisma, które wpłynęły między jedną a drugą sesją do odczytania. Mam jeszcze jakieś pismo dotyczące naszej sesji z lipca. Kurii Metropolitalnej w Lublinie, z kancelarii. Pismo jest skierowane do mnie, ale oczywiście chodzi o radę całą. Serdecznie dziękuję za spotkanie w dniu 15 lipca bieżącego roku przy okazji uroczystości związanych z nadaniem tytułu honorowego obywatela gminy Wąwolnica słudze Bożemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wyrażam wdzięczność za tę inicjatywę, współudział w organizacji uroczystości i aktywny udział w Eucharystii. Ufam, że nasza modlitwa i przywołanie tak ważnej dla Kościoła w Polsce postaci przyczyni się do umocnienia wiary mieszkańców gminy Wąwolnica oraz będzie owocować konkretnymi czynami miłości w ich codziennym życiu. Załączam także dokument wystawiony przez arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika, o którym rozmawialiśmy w Wąwolnicy, życząc opieki pani Kębelskiej w zaangażowaniu społecznym i w życiu osobistym. Przesyłam serdeczne pozdrowienie i zapewnienie o modlitewnej pamięci. Z wyrazami szacunku kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie, ksiądz dr Krzysztof Kwiatkowski. To jest jedno pismo. Tam wcześniej czytałam od biskupów i od kardynała z Warszawy. To jeszcze od kanclerza. A teraz mamy jeszcze temat dotyczący nieruchomości. To jest temat przyszłościowy. W tej kwestii będziemy podejmować uchwałę pewnie na następnej sesji, tak, panie sekretarzu, bo to dotyczy przekazania w drodze darowizny. Tak. Części nieruchomości, tak, do powiatu. Ale ponieważ to było niedawno, to jeszcze uchwała nie została przygotowana na tą sesję. Dobrze, i tak gminy Wąwolnica. Czyli informacyjnie, że będziemy się tym zajmować. Zarząd Powiatu Puławskiego zwraca się z prośbą o wydzielenie oraz nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego na cel publiczny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 139 o powierzchni
2448 hektara położonych w obrębie Wąwolnica, gmina Wąwolnica, zajętej pod drogę powiatową numer 2552L o przebiegu Wąwolnica-Poniatowa. Ulica Wylotowa, ulica Kraczewicka, część ulicy Nałęczowskiej, ulicy Fabrycznej, część zgodnie z załączoną propozycją podziału. Także rozumiem, że to będzie w szczegółach omawiane w przyszłości, a to jest informacja zamiast, że będzie się coś tam działo. Może następna rada. Tak? To następna rada już się tym zajmować. No tak. No tak. To do 13 nie zrobicie tego, do 12. Na spokojnie do tego trzeba pamiętać. Dobra. W takim razie punkt 13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Wójt odpowiadał na bieżąco, ale być może jeszcze coś się pojawiło. Sprawy różne. Ze spraw różnych. To może, no proszę bardzo. Kto? Chcielibyśmy Państwu powiedzieć na temat przygotowanego nowego statutu gminy, który byśmy chcieli na zamknięcie na następnej sesji, żeby Rada podjęła. A o szczegółach to poproszę Pana Mecenasa, który nad tym... Trzy zdania, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Trochę tak na koniec, ale to taka swoista klamra, alfa i omega. Konieczność zmian w statucie wynika i w zasadzie jest wymagana taką ustawą z 11 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia tego roku. Ten wątek gdzieś się przewijał tutaj wiele razy na sesjach, prawda? Rozmawialiśmy, co będzie od przyszłej kadencji, między innymi ten obowiązek transmisji na żywo, nagrywania, systemów głosowań i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, w takim wielkim skrócie, te zmiany w obecnych statutach gmin narzucane przez tą ustawę dotyczą czterech takich głównych kwestii. W pierwszej kolejności zmian w zakresie tak zwanych budżetów obywatelskich. Czyli tutaj w naszej gminie nie funkcjonowało takie rozwiązanie. Ono oczywiście jak najbardziej może być wprowadzone. Czy to nie jest to samo co sołecki fundusz? Nie, to inaczej. Obligatoryjnie ten budżet obywatelski musi być wprowadzony w miastach na prawach powiatu. W całej reszcie wedle woli. I rzeczywiście takie budżety obywatelskie w większych gminach tak naprawdę się sprawdzają. Między innymi w Lublinie od wielu lat. Tutaj z naszych rozmów i chyba też z Państwa informacji wynika, że taki dotychczasowy model, czyli fundusze sołeckie, no, sprawdza się dla naszej stosunkowo niedużej gminy. Natomiast proszę Państwa, trzy pozostałe rzeczy, które musieliśmy uwzględnić, to przede wszystkim powołanie od nowej kadencji takiego nowego tworu, jak Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. To będzie taka specjalna, stała komisja dedykowana rozpoznawaniu no, tytułowych właśnie skarg, wniosków i petycji. Drugi temat to transmitowanie, utrwalanie obrad Rady Gminy. Tutaj proszę Państwa, od przyszłej kadencji wymóg, w zasadzie cały czas rozmyślamy, jak go technicznie zrealizować. Zresztą sami Państwo doświadczyliście wiele razy, że ustawodawca oczekuje wprowadzenia niektórych rozwiązań, tak, a nie do końca pozwalając na ich realizację. Natomiast oczywiście do takich zmian w zakresie transmisji, utrwalania obrad rad gminy, sposobów głosowań musimy się dostosować. I proszę Państwa, sprawy bieżące, które wynikają także z bieżącej praktyki, tam jest trochę zmian w związku z wykonywaniem mandatu radnego, wydłużeniem kadencji między innymi z 4 do 5 lat, kilku nowych obowiązków wójta, jak i przewodniczącego rady. Analizując, bo to taki dość intensywny postęp prac przez ostatnie kilka tygodni, no statut ma obecny statut ma takie pewne zaszłości, które wynikały no, z ówcześnie obowiązującego prawa, nie był w kilku kwestiach nowelizowany, między innymi chociażby w kwestiach dotyczących długości kadencji i tak dalej. I proszę Państwa, no, ostatnie tygodnie tutaj upłynęły nam oprócz na bieżącej takiej działalności też nad tworzeniem takiego projektu statutu i zwracamy się z serdeczną prośbą, chcielibyśmy dzisiaj przedłożyć w zasadzie nieformalnie taki projekt. On oczywiście drogą formalną, zachowaniem wszystkich terminów wpłynie
do Państwa. Chcielibyśmy, jeżeli oczywiście taka Państwa wola będzie, aby na tej ostatniej uroczystej sesji przyjąć taki projekt, w zasadzie uchwałą statut, który uwzględniałby też Państwa pomysły, wskazówki, coś, co od przyszłej kadencji raz, że uwzględniałoby wskazania ustawodawcy, ale z drugiej strony także Państwa już czteroletnią co najmniej wiedzę, doświadczenie, umiejętności. To bardzo ważne, żeby dla przyszłych kadencji posiadać taki akt urzędnym dla gminy i żeby on był jak najlepszy. Stąd też dzisiaj chcielibyśmy przedłożyć Państwu taki projekt ze wskazaniem i podkreśleniem, że jest to projekt. Jak każdy projekt może być niedoskonały i tutaj bardzo liczymy na ewentualne uwagi, wskazówki, tak żebyśmy mogli nad tym procedować i jeżeli taka wola będzie Państwa radnych, to tak jak mówiłem, przyjąć taką swoistą klamrą na zakończenie tenże statut. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że nasz statut jest po prostu archaiczny i w wielu miejscach po prostu kłopotliwe były zapisy. Ja myślę, że praktycznie może tak byśmy się umówili, jeśli Państwo radni pozwolą, że tak dzisiaj przekażemy ten projekt nowego statutu. Państwo by się zapoznali, bo tak sesję następną planujemy za jakieś 2 tygodnie, tak? Jakbyście Państwo byli łaskawi się zapoznać z tym teraz, powiedzmy w ciągu tego tygodnia, też zasygnalizować, jeśli będziecie Państwo mieli dużo uwag, to może byśmy zrobili taką komisję jeszcze, żeby przed sesją, żeby jeszcze te uwagi... Zaplanowana jest komisja na dzień wcześniej na rano. Pani Przewodnicząca już zaplanowana w czwartek. No to nawet nie wiedziałem. No to dobrze, to byśmy wtedy sobie te wszystkie uwagi omówili, ewentualnie jeśli coś będzie można wprowadzić, to wprowadzimy, jeśli nie, no to i taką ostateczną wersję byśmy już mieli gotową na sesję. No dobrze, czas. Czyli dziś Pani Rosto, tak? Egzemplarzy za każdego, dobrze. Co w sprawach jeszcze? Proszę Państwa, na komisji Pani Dyrektor z Domu Kultury dała zaproszenie, jak gdzieś, o tutaj leży na środku stołu, na przegląd ludowej pieśni religijnej. Odbędzie się 6 października o godzinie 12. Rozpoczyna się mszą świętą w kaplicy i na miejscu w kaplicy będzie ten przegląd. Jeśli ktoś będzie dysponował czasem, to zapraszamy. Z mojej strony to tyle. Ja więcej dokumentów nie mam, także nic nowego nie wpłynęło. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zamykam obrady 42.